Cześć, to ja, Wojtuś Pietraszek. Znowu zabieramy się za kolędy. No musimy wszystko zrobić, wstawić na YouTube'a przed świętami, bo to no trochę tych kolęd jest, prawda? Więc do dzieła. Anioł pasterzom mówił, yo, królikiem się nie przejmujcie, bo on tutaj troszeczkę sobie szaleje. Słyszę kolędy, to widocznie już się nastraja na święta. Dobra, anioł pasterzom mówił, tonacja E. Posłuchajcie, jak to leci. Dobra, ta kolęda, jak tutaj słyszycie, jest nie taka trudna nawet. Zaczynamy od dźwięku E, czyli piąta struna na siódmym progu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, piąta struna. Oczywiście ja tutaj jeszcze mam siódmą strunę, za co was przepraszam, że to może dezorientować. Na to nie patrzcie, czyli po prostu u was piąta struna, licząc od dołu, siedem. No i jedziemy. Na każdą sylabę tej zwrotki mamy dźwięk. Więc łatwo można sobie to w głowie ułożyć, prawda? Anioł pasterzom mówił. Anioł pasterzom mówił. Widzicie? I to jest tak. 7, 7, 9, 9, 6, 9, 7. Jeszcze jednym palcem. Teraz następna część to Chrystus się nam narodził. To mamy z kolei strunę czwartą. Raz, dwa, trzy, cztery na dziewiątym progu. 11, 9, 8, 7. Dalsza część. Czyli 9, 9, 7, 7, 6, 6, 9 na strunie piątej A. Pan wszelkiego stworzenia to byłby tak. Czyli 9 na czwartej strunie, 6, 7, 6. Przechodzimy teraz na strunę piątą A. 9. O, i kończymy na dźwięku, od którego zaczęliśmy. Oczywiście przestrzegam was, żebyście nie grali jednym palcem, bo to jest nieprawidłowe. Ja tylko po prostu gram, żebyście zauważyli, jak to wygląda mniej więcej. Dobra, to chyba na razie byłoby tyle. Oczekujcie następnej kolędy. Papatki! Jeśli uważasz, że lekcje, które robię i które wprowadzam na YouTube, są ciekawe i warte obejrzenia, to może chcesz się umówić na lekcje przez Skype lub na lekcje w Krakowie. Lekcje gry przez Skype są o tyle fajne, że nieważne z jakiej części kraju jesteś, czy z jakiej części świata jesteś, możemy wspólnie się pouczyć. Najlepiej skontaktuj się mailowo.